Cześć wszystkim, ja jestem pani Flanta i zapraszam was dzisiaj na film, w którym opowiem więcej o ceropegii. Wiem, że już kilka razy prosiliście mnie, żebym nagrywała jakieś filmy na temat roślin, które mam w swojej kolekcji, o ich pielęgnacji, uprawie itd., itd. I pomimo tego, że może się wydawać, że jest to dość prosty filmik do nagrania, to jednak nie do końca tak jest. No bo można by było zrobić tak, że po prostu wzięłabym, przeczytałabym jakieś fora internetowe czy książki, przedstawiła wam to, co jest tam napisane. Aczkolwiek ja jestem bardziej praktykiem niż teoretykiem i raczej wolę poznać jedną roślinę, trochę tam pokombinować, poeksperymentować, zobaczyć, co na nią działa, co może sprawdza się właśnie źle, czego nie lubi i później dzielić się właśnie moimi spostrzeżeniami na temat danej rośliny z wami, żebyście moich błędów nie popełniali i żebyście może właśnie te moje wskazówki wykorzystywali w swojej dżungli i patrzyli, czy faktycznie lepiej rośnie dana roślina, czy nie. I tak oto po roku, kiedy to opiekuję się moimi ceropegiami i kilka eksperymentów na nich przeprowadziłam, przychodzę i mogę się z wami podzielić, co o nich wiem. Oczywiście zahaczę tutaj o informacje, które są powszechnie dostępne, które możecie znaleźć na forach i w książkach i wszędzie w internecie, ale dołożę też swoje 5 groszy, które zauważyłam właśnie przy pielęgnacji ceropegii i dodatkowo też pokażę wam moje eksperymenty i jakie mam wnioski, jeżeli chodzi właśnie o wynik tych moich różnych kombinacji. Tak więc zapraszam was do oglądania. Oczywiście, jeżeli spodoba wam się taki film, to dajcie mi łapkę w górę i naprawdę mam trochę takie wyrzuty sumienia, że już tyle razy obiecywałam, że nagram coś o innych roślinach, ale proszę was, dajcie mi trochę czasu, ja sobie jeszcze trochę poeksperymentuję z innymi roślinami, z innymi rodzinami roślin i wtedy do was wrócę i nagram właśnie filmik, co zrobić i czego nie robić. Wydaje mi się, że to jest chyba trochę bardziej wartościowe, niż jeżeli przedstawiłabym wam, po prostu przeczytałabym wam jakąś książkę, tak? Jak pielęgnować daną roślinę. Pierwsze co, przyjrzyjmy się właśnie stanowisku, które dla naszej ceropegii będzie najlepsze. No to na pewno będzie dobrze na naszą ceropegię oddziaływać stanowisko jasne. U mnie rośnie bardzo dobrze ceropegia Woody w oknie wschodnim i musi stricte wisieć w oknie wschodnim, gdzie ma rozproszone światło, dość dużo tego rozproszonego światła, dlatego że jeżeli ją przełożyłam na ciemniejsze miejsce, to zauważyłam, że zaczęła mi łysieć. I tak jak możecie właśnie zauważyć u mojej ceropegii, pierwsze co, jeżeli ma za mało światła, to widać, że łysieje nam od góry. Czyli zobaczcie, tutaj są łyse pędy, a następnie mamy piękny łańcuszek serduszek, tak? Czyli tak jak ona jest potocznie nazywana. Jeżeli nie zapewnimy naszej ceropegii dostatecznej ilości światła, to następnie, jeżeli nam wyłysieją te pędy od góry, te pędy zaczną tutaj od środka usychać, a następnie odpadać. Będzie tak, że tutaj będzie roślina wyglądać na zdrową, fajną, a nagle zobaczymy, że tutaj na górze jest taki zeschnięty pęd i po prostu dalej do rośliny nie dochodzi światło. Bardziej na nią patrzymy jak na rośliny, które są właśnie sukulentami. Oczywiście poradzi sobie też w bardziej słonecznym stanowisku, czyli właśnie gdzieś tam na oknie, przy oknie południowym. W sezonie właśnie tutaj zimowym, teraz wiosennym, mam jedną ceropegię, która jest w oknie południowym i jak na razie sobie radzi. Ale nie powiem wam, jak będzie w lato, ale raczej jeżeli patrzymy, gdzie ona naturalnie rośnie, to wydaje mi się, że w południowym oknie też powinna sobie poradzić. Ewentualnie w czasie takiego największego nasłonecznienia można ją przestawić delikatnie w głąb pokoju, tak żeby to światło docierało, ale żeby nie było aż tak parzące. Raczej żadna roślina, oprócz może kaktusów, ale ja nie za bardzo wypowiem się w tym temacie, bo nie mam ręki do kaktusów, nie będzie żadna roślina raczej dobrze się czuła w pełnym słońcu. Zazwyczaj w takie dni staramy się przestawić rośliny, ewentualnie dać je za firankę, za jakąś zazdrostkę, no i po prostu czymś osłonić dane rośliny od takiego typowego
takiego mocnego palnika słońca. Na co też chciałam zwrócić Waszą uwagę, to to, że Ceropegia lubi wyższą wilgotność powietrza. Oczywiście wszędzie przeczytacie i ja też się z tym zgadzam, że da sobie radę przy suchej wilgotności powietrza. Sucha wilgotność powietrza dla mnie oznacza mniej niż 50% wilgotności powietrza u nas w mieszkaniu. Jeżeli jest jeszcze niżej, no to uwierzcie mi, że nawet dla nas nie jest to zdrowe, a co dopiero dla naszych roślin. Ale przy niskiej wilgotności powietrza Ceropegia da sobie też radę. Aczkolwiek muszę Wam pokazać, że przedstawiam Wam dwie Ceropegie, które są właśnie moim małym eksperymentem. Ta Ceropegia, która jest stanowczo dłuższa od tej w mojej lewej ręce, w różowej osłonce, rośnie w szklarni, gdzie ma wysoką wilgotność powietrza. No, wilgotność powietrza jest tam około 80-90%, czasem spada do 60%, ale zazwyczaj właśnie jesteśmy w wyższej wilgotności. A tutaj mamy Ceropegię w południowym oknie, gdzie wilgotność powietrza, no, jest tak właśnie koło 50%. I jak zobaczycie, daje sobie radę i jedna i druga, aczkolwiek stanowczo ta moja po prawej stronie szybciej rośnie i szybciej się rozwija, jest dużo dłuższa, a te Ceropegie obie są zakupione tego samego dnia od tego samego producenta, tylko po prostu rosną w dwóch innych miejscach. Nie jest tak, że jedna była u mnie wcześniej, druga później, tylko właśnie mamy dwie Ceropegie, jakby podstawowe warunki ich były zachowane takie same, tylko stanowisko, w którym są i wilgotność powietrza jest inna. Jeżeli chodzi o nasłonecznienie obydwu tych roślinek, to jest bardzo podobne, ponieważ ta roślinka siedzi pod lampami z Mars Hydro, a ta jest w południowym oknie. Tak więc natężenie światła jest bardzo podobne, aczkolwiek wilgotność powietrza jest zmienną tutaj w tym przypadku i jak widzimy, faktycznie przy wyższej wilgotności Ceropegia rozwija się lepiej. Dodatkowo sama zaobserwowałam, że właśnie w zeszłym roku w sezonie wiosenno-letnim, jeżeli zraszałam Ceropegię, to ona wtedy lepiej rosła, szybciej mi kwitła, piękniejsze były te kwiaty, pełniejsze były liście, naprawdę super wyglądała, bardzo witalnie, tak więc to bym Wam bardzo polecała. Aczkolwiek w sezonie zimowym jednak zaprzestałam zraszania, ze względu na to, że cyrkulacja powietrza w pomieszczeniu nie była aż tak dobra jak właśnie latem, kiedy to otwieram okno, mam drzwi otwarte i ten przebieg powietrza jest lepszy, przejście powietrza przez pomieszczenie jest lepsze, więc zaprzestałam zraszania i widzę, że też dobrze sobie Ceropegia radzi. Aczkolwiek właśnie może w tym sezonie, oczywiście ile osób, tyle zdań na temat zraszania. Nie każdej roślinie zraszanie będzie odpowiadać. Czasami mogą z tego wyniknąć różne problemy, ale to wydaje mi się, że jest temat zupełnie na inny odcinek, dlatego teraz się tym nie zajmujemy. Ale spróbujcie u siebie, czy faktycznie podczas zraszania, teraz jest idealny sezon na zaczęcie właśnie zraszania Ceropegii, tak więc spróbujcie u siebie i dajcie mi znać, czy widzicie jakąś poprawę kondycji Waszej rośliny, czy może nie. Kolejnym ważnym aspektem, który chciałabym tutaj poruszyć, jest podlewanie właśnie Ceropegii. I jest to bardzo różne, zazwyczaj podlewanie wszystkich roślin zależy od warunków, które mamy w domu, a konkretnie od tego, jak ziemia przesycha u nas w domu. Prawda jest taka, że im wyższa wilgotność, tym ta ziemia może przesychać trochę wolniej. Też od tego zależy, jaki mamy dom, jakie mamy okna, tak? Czy są to głównie okna południowe, czy północne, czy z rozproszonym światłem, czy z mocniejszym światłem, tak? Więc to wszystko ma wpływ na to, ile razy powinniśmy podlewać naszą roślinę. Aczkolwiek Ceropegię podlewamy wtedy, kiedy ziemia przeschnie. Widać, kiedy Ceropegia potrzebuje wody, po tym, że liście tak się skręcają, nie są takie nabrzmiałe. Tak więc wtedy widać, że Ceropegia wymaga podlania. Najlepiej podlewać Ceropegię do podstawka, tak żeby ziemia sobie nasiąkła, ewentualnie od góry, ale wtedy uważać, żeby nie zalać liści, ze względu na to, że to też może spowodować, że Ceropegia nam będzie zrzucać liście. A dlatego ja zazwyczaj preferuję podlewanie do podstawka, żeby ziemia nasiąkła, żeby roślina się napiła
No i wtedy będzie wszystko w porządku, nie będziecie mieli żadnego problemu właśnie z Waszą ceropegią. Ale jeżeli chcecie konkretne liczby, kiedy właśnie podlewać Waszą ceropegię, to wydaje mi się, że minimum raz w tygodniu, chyba że u Was ziemia przesycha rzadziej. Pamiętajcie, że ceropegia woli być przesuszona niż przelana. Tutaj jest właśnie roślina, na którą patrzymy jak na sukulent, tak więc ona lepiej będzie się czuła w okresie przesuszenia niż w okresie przelania. Ja podlewam moją ceropegię zazwyczaj raz na tydzień, czasem zdarza mi się rzadziej, ale jak już widzę, że listki się właśnie skręcają, że nie są takie jędrne, no to wtedy też oczywiście reaguję i podlewam ją, jeżeli tego potrzebuję. Tak więc kontrolujcie, Wasz palec jest najlepszym miernikiem. Jeżeli chodzi o podłoże, ceropegia nie jest dość wymagającym tutaj... Jeżeli chodzi o podłoże, to ceropegia nie jest za bardzo wymagającą rośliną. Oczywiście najlepszą mieszanką do ceropegii jest ziemia uniwersalna z dodatkiem trochę gliny i dodatkiem piasku, żeby ta ziemia nie była taka bardzo, bardzo zbita, tylko żeby jednak te korzenie oddychały. Ale na przykład u mnie rośnie sobie ona w ziemi uniwersalnej z dodatkiem perlitu. Jest może ta ziemia troszeczkę bardziej zbita niż taka, jak Wam pokazywałam u anturium. Nie jest aż tak sypka, więc może być troszeczkę bardziej taka zbita, ale nie też na tyle, żeby kleiła Wam się tak jak kulka śniegu. Aż tak to nie. Nie, żebyście mogli z niej ulepić takiego ziemnego bałwana. To nie jest, myślę, że dla większości roślin nie jest to dobre, żeby ziemia była aż tak zbita. Dodatkowo, co jest ważną sprawą, jeżeli przesadzacie roślinę, można to robić co 2-3 lata, raczej nie robi się tego, chyba że faktycznie przerasta Wam totalnie doniczkę i widzicie, że się dusi roślina w tej doniczce, tak jest bardzo ściśnięta, to wtedy możecie ją przesadzić, ale zazwyczaj sugeruje się, żeby przesadzać roślinę co 2-3 lata. I co jest ważną wskazówką, to to, że w przypadku ceropegii nie rozplątujemy dokładnie tych korzeni, jeżeli przesadzamy ją z ziemi do ziemi. Jest to spowodowane tym, że ceropegia ma bardzo delikatne korzenie i po prostu naruszenie ich mogłoby spowodować, no, utratę danej rośliny. I oczywiście należy pozbyć się trochę tej ziemi, w której ceropegia wcześniej była, ale nie trzeba jej aż tak dokładnie, idealnie oczyszczać, jak na przykład ja osobiście robię to w przypadku filodendronów czy innych roślin. I teraz dochodzimy do tematu rozmnażania ceropegii. I tutaj właśnie jest jedno z moich doświadczeń, które robiłam, ponieważ rozmnażałam ceropegię na 3 sposoby. Pierwszy sposób było to rozmnożenie ceropegii właśnie z uciętego pędu, włożenie do wody, poczekanie aż ona puści korzenie i włożenie jej do ziemi. Drugą metodą była to metoda motylkowa, którą opisywała na przykład w rośliny. Tutaj w opisie będziecie mieli link do wpisu, gdzie było to konkretnie właśnie pokazane, jak to zrobić. I właśnie sprawdzałam tą metodę. A trzecia metoda to jest ta, którą już publikowałam u siebie na kanale, czyli rozmnażanie ceropegii z samego liścia. Chciałam sprawdzić, która metoda jest najbardziej efektywna, która pomaga roślinie najszybciej się rozwijać i przychodzę do Was właśnie z wnioskami na ten temat. Jedyna różnica, która była, to dwie sadzonki, są to ceropegia Silver Glory, a jedna sadzonka jest to ceropegia Woody. I mamy tutaj właśnie te 3 ceropegie, o których Wam mówiłam, od lewej do prawej, to jest pierwsza, druga i trzecia. Czyli tą rozmnażałam z ucięcia pędów, ukorzenienia w wodzie i wsadzenia później do ziemi. Ta jest ukorzeniona metodą motylkową, a ta jest z samego liścia. Wszystkie rośliny rosną w tych samych warunkach, pod lampą z Castoramy, w mojej witrynce, tam gdzie właśnie jest wyższa wilgotność powietrza i możecie sami zobaczyć. Tutaj mamy troszeczkę mniej pędów, dlatego ona może się wydawać troszeczkę pusta. Tutaj cała roślinka była właśnie wypełniona tymi szczepkami właśnie z metody motylkowej. No i tutaj mamy same samiutkie
listki. I teraz porozmawiajmy o moich wnioskach. Jeżeli chodzi właśnie o najbardziej takie efektowne, szybkie ukorzenianie i później właśnie to, że widzimy, że coś jednak z tej doniczki wychodzi, no to sprawdza się tutaj metoda właśnie z odcięcia pędu, dlatego że już pęd mamy i roślina nie musi wytwarzać nowej części rośliny, czyli łodygi, następnie liści i tak dalej, tylko po prostu ona sobie ukorzenia się i rośnie sobie dalej, tak? Czyli tutaj jest jak najmniej energii włożone do tego, żeby wytwarzać kolejną roślinę. Tutaj pędów było tylko kilka, dlatego ona może się wydawać bardziej łysa, bo mamy tylko raz, dwa, trzy, cztery pędy, które wsadziłam. No a tutaj ja zagospodarowałam całe miejsce w osłonce i to jest metoda motylkowa. Wszystkie rośliny, ta roślina po prawej stronie, czyli ta z liściem, rośnie mi od kiedy ja nagrywałam filmik, musicie sprawdzić, bo ja nie pamiętam. A te dwie są chyba już pół roku rosną. Może trochę mniej, muszę sprawdzić i wam dam znać, jaki jest tu czas, jeżeli chodzi o rozrost. No i widzimy, że metoda motylkowa no super wygląda, tak? Większość tutaj moich roślin się ukorzeniło i puściło sobie nowe pędy, więc super to wygląda, naprawdę, też fajnie. Czyli te dwie metody są naprawdę super. No i tu mamy z samego liścia. Jak widzimy, wszystkie listki wytworzyły tutaj bulwy, cały czas sobie tutaj działają, ale tylko dwa liście wytworzyły mi cały pęd i jeden jest naprawdę, naprawdę długi, rośnie jak szalony, ale reszta jakoś śpi, szczerze mówiąc. No ale cieszę się, dlatego że widać, że jeżeli rozmnażamy ceropegię, praktycznie nie mamy odpadu. Prawda jest taka, że możemy ją uciąć tutaj pomiędzy kolankami, tu mamy jedno kolanko, drugie, tniemy tutaj i ona właśnie puści nam korzenie z tego tutaj zagłębienia, gdzie, z tego takiego wybrzuszenia, gdzie jest listek. O, zobaczcie, tutaj mamy, tutaj ładnie widać, mam nadzieję, że złapie mi ostrość. Tutaj ładnie widać te białe kropeczki, takie malutkie tutaj o, na górze nad moim palcem. To są właśnie zalążki korzeni. Jeżeli my teraz utniemy powyżej, oberwiemy te listki i włożymy do wody, to właśnie z tych takich małych kropeczek wyrosną nam korzenie. I wtedy możemy tak, ten pęd i albo go zostawić takiego długiego i go ukorzenić w wodzie i wrzucić do ziemi później i będziemy mieli taką długą od razu z pędem roślinkę, albo pociąć na segmenty, raz, dwa, trzy i właśnie włożyć do ziemi, zanurzyć tutaj końcóweczkę, czyli właśnie tam, gdzie widzieliście te kropeczki, zanurzyć to delikatnie w ziemi, podlewać i to też się ukorzeni, później puści pęd. Albo jeżeli właśnie chcemy na przykład mieć długi pęd i obrywamy te ostatnie liście, bo ukorzeniamy w wodzie, no to żeby te liście nie wyrzucać ich, to możemy je też powkładać do ziemi i wtedy będziemy mieli jeszcze jedną roślinkę. Tak więc ceropegia super się rozmnaża, naprawdę nie ma z nią większych problemów. Polecam wam wszystkie trzy metody, ale to od was tak naprawdę zależy, którą metodę wybierzecie i na czym wam zależy. Czy chcecie na przykład, żeby szybko rosła i fajnie się nam tutaj zakrzewiała, zapełniała nasza roślina? Zakrzewiała. Żeby nam się właśnie tutaj fajnie zapełniała nasza roślina, czy na przykład chcecie poczekać, macie akurat gdzieś tam z boku wolną, małą doniczkę i poczekacie sobie, aż roślinka sobie spokojnie pójdzie, puści i będzie rosła w swoim tempie. I ostatnia rzecz, o której wam jeszcze nie powiedziałam i na sam koniec chciałam wam powiedzieć, to, że jak nawozić ceropegię? Ceropegię możemy nawozić właśnie nawozem do sukulentów i robimy to w okresie właśnie wiosennym,
na tak raz w miesiącu może być. Ona nie potrzebuje tak naprawdę dużego nawożenia, super rośnie na przykład u mnie bez w ogóle nawożenia. Ja czasem ją tam podleję biohumusem i sobie też świetnie rośnie. Naprawdę, jeżeli chodzi o Ceropegię, jest to fajna roślina, bardzo szybko rosnąca, dobrze się rozmnażająca, ukorzeniająca, tak więc uwierzcie mi, jeżeli kupicie jedną roślinkę, to później to za jakiś czas będziecie mogli ją obdarować połowę swoich znajomych i rodziny, bo jak widzieliście, można ją ukorzenić na mnóstwo różnych sposobów, super się ukorzenia, no i jak najbardziej Wam polecam. Nie sprawia większych problemów, jeżeli stworzycie jej warunki takie, jakie właśnie przedstawiałam Wam w tym filmie, to jak najbardziej będzie Wam super rosnąć. Aha, jeszcze jedna rzecz. Gdzieś przeczytałam kiedyś, że Ceropegia nie jest rośliną długowieczną. I tutaj do końca nie wiem, tu chciałabym się może bardziej do Was zwrócić, co Wy o tym myślicie. Dlatego, że różne źródła podają. Jedni mówią, że Ceropegia jest rośliną długowieczną. Inni mówią, że Ceropegia nie jest rośliną długowieczną, że u nas w naszych mieszkaniach jest w stanie przeżyć maksymalnie do 3-4 lat i że należy ją właśnie odmładzać, przycinać, rozmnażać po to, żeby mogła cieszyć nasze oczy i serce jak najdłużej. Aczkolwiek inne źródła podają, że jest to roślina długowieczna i nie trzeba tego robić. Osobiście sama już nie wiem, jestem trochę zdezorientowana, o co tutaj chodzi. Ja osobiście moją Ceropegię rozmnażam, przycinam. Nie chcę, żeby mi zmarniała, no i cały czas staram się mieć jej sadzonki gdzieś tam w zanadrzu, w takich właśnie malutkich doniczkach, tam piątkach czy szóstkach. Dajcie mi znać, co Wy o tym myślicie, co Wy o tym wiecie, ponieważ, tak jak Wam mówię, ja znalazłam i takie informacje. Więc dajcie mi znać i jeżeli Wam film się podobał, no to będzie mi bardzo miło, jeżeli dacie łapkę w górę i zostawicie po sobie jakiś znak. Trzymajcie się, dobrego wieczoru i dobrego dnia Wam życzę i do zobaczenia w kolejnym filmie.